To jest Wart Cafe Da Vinci w Katowicach. W Stowarzyszeniu Przyjaciół Sztuk Kompletnych wystawia swoje prace Raoul Bąkuc, młody malarz, który maluje już od wielu lat. Nazywam się Raoul Bąkuc, urodziłem się w Rumunii i mieszkam w Lesznie od 2006 roku. I ten rok właśnie broniłem licencjat na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i obecnie tam studiuję na drugiej stopniu. Studia poparte praktycznymi dziełami, które zostały namalowane. I moje prace są stworzone na podstawie rzeczy, jak mogę powiedzieć, teoretycznie, albo co uczyłem się w szkole, na takiej podstawie. To jest podstawa malowania, ale jednak artysta zawsze w swoich dziełach zostawia swoją duszę. Tak jest, ale myślę, że postawa albo może artysta na początku tworzy bardzo instynktywnie, a akademia cię prowadzi tak na drogą bardzo świadomą, który bardzo oceniam i myślę, że jest kluczowy albo bardzo ważny dla mnie jak artysta. To, co artysta ma w głowie, to jest chyba tak najważniejsze, bo dopiero połączenie teorii z praktyką daje efekt. Tak, mogę powiedzieć, że moje prace emanują takie bardzo dużo emocji i to jest mój cel, kiedy zaczynam malować i myślę, że moje prace się zbliżają trochę też do ekspresjonizmu. Używam takich ostrych kolorów i te emocje, które dadzą moje prace. To jest najważniejsze, albo na przykład jak też mówiłem o emocjach, albo ja używam taką ekspresję ingerencja duszy i może coś takiego zobaczyć tutaj w pracy graficznie, które są na ścianie. Widzę, że maluje pan olejnymi farbami, a także tusze. Tworzy grafikę. Tak, grafikę to są tusze, to są szybcze szkice, które zrobimy też w akademiku przez rysunku. To są prace stworzone 3-4 minutach. I co jest ciekawe dla mnie i tak odbieram i czuję, że to jest ingerencja mojej duszy, bo nigdy nie widzę, jak będę skończył na placu, czy efekt końcowy efekt nie końcowy. Jest jeszcze znany. Tak, tak, tak. I dlatego trochę ja myślę, że moje prace się zbliżają bardzo mocno do ilustracji. I to jest bardzo ciekawe, bo każda praca, którą tworzę, będzie niespodzianka na końcu. Artysta sam jest i to częściowo mnie bardzo, zaskoczony. Oczywiście, że to mnie bardzo cieszy. I to jest też zadowolenie wewnętrzne, jak, bo jest praca, którą tworzę i temat na nieskończoności, bo zawsze będzie coś ciekawego. No i o to chyba chodzi, bo wtedy ta praca daje satysfakcję, że nie nudzi. Napędza do działania i zawsze szukamy tak w sztuce coś ciekawego i takie prace możesz też budować jakieś przesłanie do widzów albo do miłośników sztuce. Co lubi pan bardziej? Malować obrazy czy tworzyć grafiki? I to. Myślę, że jedno z drugim idzie w parze. Tak, 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 tak. Bo dlatego na przykład myślę, że elementy wspólne są postacie, które mam na obrazie i na grafice też. No ale to są takie postacie bajkowe. Mogą być wykorzystywane jako ilustracje do książek. Tak jest. Mój profesor też zawsze mi mówił, że bardzo ta grafika się wyróżnia i podkreślał, że jak ma oglądasz takie prace tysięcy, on dokładnie wie, że ta bardzo się wyróżnia, jest bardzo autentyczna. I to bardzo mnie cieszy, bo mocno i trudno tak pracowałam przez kilka lat akademiku. Co jest ważne, że jak się patrzy na te obrazy, od razu można stwierdzić, że to jest Raoul Bąkuc. Bąkuc, tak. Myślę, że jakie plany na przyszłość? Myślę, że kierunek będzie ten sam, bo bardzo mnie cieszy taka tematyka i te są też prace, które tworzę trochę i przypomina mi mojego dzieciństwa. Te piękne chwile i te fajne i prawdziwe ludzi, które ja poznałem, kiedy byłem mały i pamiętam i się cieszę na przykład momenty, które, albo chwile, które spędzałem razem z rodzicami. Moje babcie na przykład, który jest tutaj po prawej stronie na wieściu, który już ma 96 lat.
i no, innych ludzi, którzy mieszkają tam na wiosce, gdzie ja się urodziłem. To jest cenne, że można wspomnienia przelać na płótno i zachować w pamięci tych znanych ludzi. Ten jest mój cel, nie tylko znanych ludzi, zachować albo konserwować ten czas, który był kiedyś i był bardzo ważny dla mnie i myślę, tak, społeczeństwo. Zatrzymanie czasu w obrazach. Tak jest. Dziękuję i życzę kolejnych ciekawych prac i wielu, wielu wystaw, a na wystawach wielu zwiedzających. Dziękuję bardzo i życzę panu też dużo zdrowia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wioletta Bonkuc, żona artysty, na pewno jest zadowolona, że Raul w ogóle maluje. Tak, jestem bardzo zadowolona. Muszę tutaj przyznać, że życie z artystą jest bardzo ciekawe. I trudne. Trudne, inspirujące do życia. Kiedyś zapytano mnie, jak się żyje z artystą. Z artystą się żyje tak. Jest fajnie, ciekawie. Idziemy razem spać, wszystko razem robimy. Chodzimy razem spać, ale sama się praktycznie budzę. Czasami jest tak w nocy, że przychodzi i mówi, wiesz, kochanie, ja mówię, która to jest godzina? A on mówi, no nieważne. A co, nie śpisz? Ja wtedy mówię, no faktycznie nie śpię, obudziłeś mnie. I tak właśnie się żyje z artystą, że nigdy nie wiadomo, czy razem się obudzimy, czy nie, ale to jest takie piękne, bo w tym czasie tworzy się coś pięknego, zaskakującego. I jest tak, że codziennie jest inaczej. Nie ma takiej rzeczy, że rano wstajemy, pracujemy, tylko codziennie się tworzy coś pięknego. No i między nami i twórczość. Ta niewiadoma mobilizuje do działania. Ta niewiadoma jest taka piękna do działania takiego twórczego, ale też do życia, dlatego że zostaje część nasza, bo to, że tworzy mój mąż, to też do końca nie jest to, że tylko jest jego. To jest takie jego, ale też nasze, coś co razem przeżywamy, coś co się dzieje. Ja dbam o jego ciało i jego duszę, ale też o to, że jak już widzę, że bardzo ciężko pracuje i jest bardzo zaangażowany w tą pracę, to dbam chociaż o to, żeby przystopować go na chwilę. Chociaż no, nauczyłam się już, żeby zostawić go w tym pięknym momencie tworzenia. Ale jesteś jego weną artystyczną. Nie wiem, czy jestem jego weną. Staram się być przy nim. To tylko tyle. A sama próbowałaś malować? Próbowałam, ale wolę tego nie robić. Wolę zostawić jemu tą twórczość. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.